Dzień pierwszy, Bieszczady. Idziemy na małą rawkę, potem na dużą rawkę. O pogodzie nie będziemy gadać, bo nie ma sensu. I teraz tak, dla tych, którzy chcieliby się pojawić w Bieszczadach zimą, taką zimą, a nie, że trochę śniegu spadnie, tylko jak coś leży na szlaku, ale że dzisiaj dużo śniegu, jest odwilż wjechalnym. Tylko i wyłącznie rakiet, bez rakiet nie dacie rady, nie ma sensu. Znaczy dacie, bo wszystko da się zrobić. Wiadomo jak jest, dla chcącego nic trudnego, ale jak nie chcecie się umordować, to rakiety. To taki pierwszy temat na dzisiaj. Jakakolwiek wypożyczalnia, czy to w Bieszczadach, czy w jakimś innym mieście, wziąć sobie rakiety. Pierwszy przystanek, schronisko, które już nie jest schroniskiem pod małą rawką, tylko bacówką pod małą rawką. Nazwa się zmieniła. Nie wiem czemu, nie dopytywałem. No, takie info dla tych, co chcą wiedzieć. Stąd na małą rawkę na rozstaju szlaków pokazuje czas dojścia godzinę. W takich warunkach pewnie trochę dłużej. No i jak wcześniej mówiłem, to bez rakiet nie polecam. Jest pandemia, to na jadalnię wyjść nie można, ale jest piwko, żurek. Jest otwarte, panie sympatyczne. Nikogo dzisiaj na szlaku podobno nie było, więc jesteśmy pierwsi. Czekamy na piwko i na białą kawę. No i idziemy dalej. Chyba jedynymi ludźmi, którzy wyszli dzisiaj z góry, w te tereny. Czy zwykle jest tak, że jakby wychodzimy, to nie ma za dużo ludzi. No i co? Śmiało lecimy dalej. A na dużej rawce pomyślimy, co dalej. Jest cudownie, kurwa, mi się bardzo podoba. Ja tak mogę cały dzień. Szlak na tarnicę. Tym razem jest twardo. Zdjęliśmy te paletki śnieżne. Nie ma możliwości zapadania się. Ale za to jest zalodzone. Więc jeżeli macie raczki, to możecie ich tutaj śmiało używać. Na pewno na schodach, które są całe w lodzie, wam się przydadzą.
chciałbym wam coś pokazać, no ale to nie ma najmniejszego sensu robić jakichkolwiek ujęć, kiedy wszystkie są białe. Więc pozostawiam wam to tylko do waszej wyobraźni. Chyba, że ktoś lubi biały kolor, to będzie ukontentowany. Na samym początku szlaku czerwonego, wychodzącego z brzegów górnych, mijamy zabytkowy cmentarz. Zostało tutaj kilkanaście nagrobków. A jak ktoś chce większej wiedzy na ten temat, są też tablice informacyjne. Można sobie poczytać, mieć wiedzę, no i iść dalej w kierunku Połoniny Caryńskiej. Witamy na Połonie Caryńskiej. Jakby była pogoda z gatunku ładna, to teraz byłaby seria przybitek, trochę muzyki i pokazywanie tego, co tutaj można spotkać. No ale że od 3 dni jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na szaro-biały kolor, no to pewnie skończy się tylko na treści i niczym więcej. Jakie wrażenia? Zajebiście. Jaka białogłowa przez otoczale? Czarne jak kurwa diobeł. Białogłowa. Świdzioł. Też się wieje tą połatkę.